serdecznie widzów portalu sportegeek.pl. Kolejny odcinek ekspresowego komentarza. Jesteśmy pół godziny po, nawet więcej, po meczu z Stomiłoszem z Sandecją Nowy Sącz. Wynik 2-2, chociaż Stomil prowadził już 2-0. Kniu, co powiesz po takim spotkaniu? Brak mi słów, prawdę mówiąc, bo zbierałem się już powoli z taką nadzieją na dobry nastrój po meczu, żeby pójść zrobić wywiady, rozmówki z piłkarzami w dobrym nastroju, a tu nagle bach, bramka na 2-1, nie zdążyłem się tak naprawdę dobrze odwrócić, bach, bramka na 2-2 i po meczu. No, zremisowaliśmy wygrany mecz. I to dziwne, nie? Tak doświadczony zespół jak Stomil Olsztyn, właśnie to często podkreślamy, że to jest doświadczony zespół i bramka na 2-0 i co? Pach, takie chyba ciśnienie w nich było, że pękło to wszystko i rozsypało się i zespół tracił bramkę na 2-1. Sandecja właśnie, tak jak trener podkreślał, wiedzieli o tym, podkreślał, że Sandecja gra do końca i znowu tracimy bramkę na 2-2, gdzie nie powinniśmy ten mecz wygrać. Ja patrzyłem na żywo w tabelę live, byliśmy na pierwszym miejscu, nie, może za szybko się cieszyliśmy, może właśnie wszyscy chyba może za szybko się cieszyli i to pękło. To widzisz, wyglądało tak, jakbyśmy byli Beniaminkiem, zapłacilibyśmy Fyrcowe, tak? Że niedoświadczony zespół wychodzi, prowadzi pięknie, tak? Bach, bach, dwa strzały, jesteśmy wypunktowani. I faktycznie, że to wyglądało. Powiem Ci, że z perspektywy trybun, bo Ty byłeś oczywiście przy boisku, z perspektywy trybun wyglądało, że Suchy przyszedł, zagrał dwa mecze i już nam go brakuje. Po prostu no, to był inny zespół. Z Suchym fajnie konstruowali akcję i środek inaczej funkcjonował. Lech Siraklin. Zresztą trener to podkreślał na konferencji, że na tych skrzydłach grali jednak piłkarze, którzy zazwyczaj grają w środku pola. No i nie dawali rady, tak? Nie dawali jednak rady. Nie zastąpili tak na przykład Suchego, tak? Nie było tych akcji, takich zrywów w różnym tempie z tej prawej strony, co zaobserwowaliśmy w dwóch poprzednich meczach. Te akcje dały nam zwycięstwo. Dzisiaj tego nie było. Brakowało niestety. No ale dzisiaj też strzeliśmy dwie bramki. Umówmy się, Stomil strzelił u siebie kolejny raz dwie bramki. Bramka Iwakiego i asysta, no i dwie bramki. No właśnie wydawało mi się, że to powinno wystarczyć do zwycięstwa. Niestety się nie udało. Powiedz mi, bo jestem ciekawy, co po meczu, bo rozmawiałeś właśnie z Iwakiem, Mesją. Co powiedział? Był strasznie wściekły. Aż widać było, że ta złość z niego kipi. Z niego chyba szczególnie. Z niego szczególnie, bo on jest taki, tak, on jest zawsze taki podkręcony, pozytywnie, tak, no, w pozytywny sposób podkręcony do gry, do wyniku, do osiągnięcia celu. No pierwszą bramkę zaliczył Skibie, niestety. Zresztą sam Skiba później w komentarzach pomeczowych podkreślał, że źle się zachował, że powinien się zachować lepiej. Nie widziałem, szczerze mówiąc, nie widziałem tej bramki. Drugie nie miał szans, uprzedzę chyba twoją wypowiedź i ten no, tam, nie, tam, miał, tak, nie miał szans. Tak. Nie miał szans. Znaczy nie, chciałem wrócić do Irakliego, że był po prostu no, zdegustowany tym wszystkim, tak, że, no, że z Sandecją przegrywamy, znaczy no, remisujemy, tak, że remisujemy zwycięski mecz. Taki był bardzo zdegustowany i zdenerwowany, tak, tą całą sytuacją. I on też stwierdził, że w pewnym momencie po prostu zamiast grać do końca, to już tak sobie wszyscy jakby odpuścili. No i tak wyszło. Może to te Jupitery, nie wszyscy, ale nie wiem, ale jak było fajnie, nie? Przy tych Jupiterach. Nie, no fajnie. Magia, no. Magia, nie? I to znaczy wiesz, ja słyszałem te komentarze, tak? Ludzi na trybunach, że tak, no fajnie, świetnie wygląda boisko, no ale tam pozostała rzecz, tak? Ja będę to podkreślał, wiem jak jest. Natomiast na mnie ten widok robi, o jakaś muszka. Tak, ten teren bagnisty właśnie. Tak. Jest tu trochę tego robactwa. Że ten widok rozświetlonego boiska, rozświetlonych Jupiterów, no robi na mnie niesamowite wrażenie. I ukrywa to wszystko, co jest wokół. Podobał mi się bardzo, wracając już do samej organizacji, oprawy meczu, podobał mi się program meczowy. Fajnie, że w końcu mamy coś takiego, bo dawno tego nie było. Dobre 15 lat chyba. Fajnie. Jak się dowiedziałem, że będzie program meczowy, to tak wiedziałem, że właśnie, że Emil Wojda w końcu zrealizował ten swój cel, bo za dwóch poprzednich kolejców nie mógł tego zrobić.
I właśnie to nie był taki duży A4, tylko taki formatu, że można sobie właśnie tutaj do kieszonki. Wiesz, przypomniał mi takie foldery kiedyś reklamowe Orbisu, wycieczek zagranicznych, a jednocześnie reklamujący też Polskę dla zagranicznych turystów. Taki folder orbisowski, FIFA Rafa, wiesz, no nie, fajnie wyglądało. Szczególnie, że był rozdawany przed meczem, dziewczyny do każdego podchodziły, dawały ten folder, to myślę, że było bardzo miłe. A z drugiej strony powiem Ci, że nie sprawdziły się te zapowiedzi, że tak mało biletów poszło, bo jednak no, stadion był napełniony. Nie, no dużo, dużo osób kupowało. No, wiesz, no 600 przed sprzedaży, no to wiesz, z jednej strony mało, z niej dużo, dużo przed sprzedaży, jakby to był normalny mecz, bez tego Śląska, bo podejrzewam, że jest tak, że ktoś się kupić na Śląsk, żeby nie stracić tej szansy na bilet, przy okazji brał sobie na Sandecję, no to powiedzmy, gdzie na Śląsku kupiło 1000, tam już powiedz ponad 1000, na 600 na Sandecję, tylko no to w porównaniu to jest mało. Tak generalnie 600 to dużo, bo dużo kolejki, znowu były kolejki. Było więcej, 4 kasy, a 3 tylko te wejścia i też się tworzyły kolejki, no ale to tak jest, no jest moda, rodzi się moda na stadionie, wszyscy chcą chodzić na stadionie, to muszą być kolejki. Ale klub musi cały czas, widać te zmiany, widać, że chcą tak, lepiej, tak. Ale cały czas muszą nad tym pracować i myślę, że im się uda im się, tylko żeby jeszcze ta ochrona im nie przeszkadzała, ale to jest tam dyskusja na inny temat. O ochronie napiszę pewnie w felietonie, natomiast powiem Ci, że zapytałem się w klubie, dlaczego tak zrobili, bo są te pomieszczenia na te stare kasy, gdzie są 3 okienka, plus 4 nowe, 7 kas, no rewelacja, tak? Natomiast no niestety nie mieli kim obsadzić tych 3 starych kas, tak? Mają sprzęt, są przygotowani, będą jeszcze szukać ludzi, więc to też powinno się zmienić. Mam nadzieję, że uda się kierownikowi do spraw bezpieczeństwa wypracować jakiś tam status quo z ochroną, żeby jednak tych wejść zrobili więcej. No bo przecież rozmawialiśmy o tym ostatnio, tak, że tam jest miejsce, że można jeszcze co najmniej 2 bramki zrobić. Jasne, jasne. No bo teraz sprawdzian dla wszystkich mecz ze Śląskiem, komplet publiczności na pewno będzie i przed meczem robiliśmy sondę, wszyscy są tak pozytywnie naładowani, no bo wszyscy... Może się uda, czemu ma się nie udać? Stomil ma nic do stracenia, nie musi, a może. I szykuje się ciekawe spotkanie. Znowu wieczorem, znowu cały dzień trzeba będzie czekać. Ja się dzisiaj dziwnie czułem, strasznie. Tak, patrzę, tak. 16, nie idę na mecz, 17, nie, chyba się spóźnię, nie? Tak podświadomie, tak, ale i wyszedłem o 18 za wcześnie oczywiście, ale nie spóźniłem. Ale z drugiej strony wyobraź sobie, jakbyśmy grali o 14 albo 15? No. Warmia Olsztyn dzisiaj grała z Wingami za lewo i wygrała 4-3, więc można. Ale co, tak chciałem Cię zaczepić, bo rozwinąłeś temat, a chciałem Cię zapytać, ale co, liczysz, że Śląsk podejdzie do tego meczu tak trochę jak my dzisiaj do Sandecji, będzie jakiś tamten i na koniec strzelimy 1-2 bramki i wygramy? Nie chcę wyrykować, bo już dzisiaj się cieszyłem, tak, z 3 punktów. No, liczę na frekwencję, liczę na walkę, liczę na fajną atmosferę i żeby chociaż w tej pierwszej połowie nie stracić już 2 bramek, żeby przez cały mecz były te emocje i będzie dobrze. My to jak się rozgadamy o tym stoimy, to możemy gadać i gadać, ale kończymy ten komentarz ekspres. Pamiętajcie nas polubić na Facebooku, obserwować na Twitterze i zasubskrybować na YouTubie. Do zobaczenia.